Witajcie na naszym kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Zapraszam na serię filmów dotyczących zbiornika ocynkowanego, tak zwanego hydrofora. Po obejrzeniu tego filmu dowiecie się, jak uzbroić zbiornik w niezbędny osprzęt. Zapraszam. Hydroforowy zbiornik ocynkowany nie ma w sobie przepony. To znaczy, woda styka się bezpośrednio z płaszczem zbiornika. Poduszka powietrzna, którą dopompowujemy w zbiorniku, wytwarza ciśnienie w całej instalacji. Jeśli budujemy nową instalację, potrzebny nam zbiornik i osprzęt. Na rynku możemy kupić zwykły, goły zbiornik lub zbiornik z osprzętem. Osprzęt też można kupić osobno. Co wchodzi w skład osprzętu? Rurka plastikowa, wodowskaz pokazująca poziom wody w zbiorniku, uszczelki gumowe, półcalowe mosiężne nakrętki z otworem na wodowskaz, półcalowe kolano nyplowe, nypel mosiężny półcalowy, trójnik półcalowy z gwintami wewnętrznymi, redukcja manometru, pół cala na 1/4 cala, oczywiście manometr pokazujący ciśnienie w układzie wodnym, korek dwucalowy pod zbiornik, korek dwucalowy z wentylem, tak zwanym zaworem powietrznym. Montujemy go na górze zbiornika. Tak wygląda skręcony osprzęt. A teraz pokażę, jak zamontować osprzęt na zbiorniku. Musimy to zrobić w odpowiedniej kolejności. Najpierw nakręcamy kolano ocynkowane, ten gwint uszczelniamy, następnie montujemy trójnik ocynkowany, tutaj też uszczelniamy. Wkręcamy mosiężny nypel półcalowy. I nakręcamy mosiężną nakrętkę, która będzie nam wraz z uszczelką przytrzymywać wodowskaz. Montujemy wodowskaz. Uwaga, w tym miejscu musimy zamontować wodowskaz troszkę wyżej niż normalnie, aby móc zamontować go w pionie i opuszczamy wodowskaz w kolano. Nakręcając mosiężną nakrętkę z uszczelką, uszczelniamy mocowanie. Zabieramy się za montaż manometru. W trójnik wkręcamy redukcję mosiężną. Ten gwint oczywiście uszczelniamy. Oraz manometr. Tu też uszczelniamy. Manometr będzie nam pokazywał, jakie jest ciśnienie w układzie hydroforowym. Ten gwint uszczelniamy. Tego gwintu nie trzeba uszczelniać. I podobnie ten gwint uszczelniamy, a tego gwintu nie trzeba uszczelniać. Tutaj szczelność gwarantuje uszczelka. Korek wraz z zaworem powietrznym, wentylem, wkręcamy w górną część zbiornika. Pełny korek wkręcamy na dole pod zbiornikiem. Dla ułatwienia opróżnienia wody z układu możemy zamontować dwucalową redukcję wraz z kolankiem i rurką i zaworem kulowym. W tym momencie w wygodny sposób możemy zlać wodę z całego układu. Tak wygląda podłączony i skręcony osprzęt na zbiorniku ocynkowanym. Przypominam, gwint korka górnego i dolnego także uszczelniamy. Po podłączeniu osprzętu do zbiornika ocynkowanego podłączamy zbiornik do układu wodnego. Jak to zrobić, pokażę w innym filmie. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, gdzie dzielimy się wiedzą. Pozdrawiam, Paweł Kowalski.